Witajcie bardzo serdecznie. Kolejny filmik. Dzisiaj mnemotechniczne rozważania, jak zapamiętać. I moja propozycja, tak jak w temacie widzicie, jest pomysł, jak zapamiętać dwa miesiące: czerwiec, juni i lipiec, juli. Pomysł jest prosty. Z tymi dwoma miesiącami w ogóle jest ten problem, że właśnie one się mylą też. Juni, juli, podobieństwo budowy praktycznie, tylko tu się, tu macie N, a tu macie L i to dużo zmienia już, nie? Natomiast jak zapamiętać? Ja bym się skupił na lipcu. Słuchajcie, niemiecki rzeczownik juli kończy się na sylabie li, na którą rozpoczyna się jego polski odpowiednik. Lipiec, juli, lipiec. A czerwiec pozostaje jako w drodze eliminacji, no bo cóż więcej dodać. Jak widzicie, pomysł jest prosty, krótki i myślę, że treściwy. Zapomniałem powiedzieć o napisach. Jeżeli obejrzeliście to bez napisów, to pamiętajcie, że możecie włączyć napisy u góry, u dołu po prawej stronie, to jest tu tutaj w tej części. Jest taka zębatka, włączacie napisy, niemiecki. I na komórkach tego nie można robić, ale na laptopach możecie, przy opcji języki możecie napisy, jest opcja u góry i możecie zmieniać wielkość, kolor i tło do tych czcionki. To tak kwestia technicznej. Wszystko to ma być krótkie i jest krótkie. Dobrego dnia Wam życzę. Trzymajcie się. Hej.